Zakończyliśmy właśnie drugą edycję kampanii W kółko kręcę. Kampanii, która drugi raz gościła we Wrocławiu. Ludzie nakręcali siebie nawzajem, namawiali znajomych, kolegów, koleżanki z pracy. Dzięki temu udało się faktycznie zgromadzić i więcej osób, i więcej tych przejazdów wygenerować. Ponad 50% uczestników wziął udział więcej niż w pierwszej edycji, blisko 1500 osób. Wystarczy powiedzieć, że przekręcili, zarejestrowali przejazdów na ponad 500 tysięcy kilometrów, czyli no bardziej obrazowo przejechaliśmy za Księżyc i połowę drogi wróciliśmy na Ziemię, mniej więcej. Rekordowi użytkownicy przejechali aż 3000 kilometrów. Różne instytucje, zarówno publiczne, firmy prywatne się w tą zabawę zaangażowały. Co ciekawe, to zdecydowana dominacja kobiet. Całe podium, trzy pierwsze miejsca to kobiety. Cieszy nas to, bo to jest taki jeden ze współczynników, który badamy, tak zwany gender index, co jednoznacznie potwierdza, im więcej kobiet na rowerach, tym znaczy, że miasto jest bezpieczniejsze. Ja na co dzień jeżdżę rowerem, natomiast no, jakby samo jeżdżenie rowerem, takie jak robię na co dzień, nie wystarczało, w związku z tym, że trzeba było zdobywać punkty, bo kilometrowo to może nie było aż takie jakby ważne, znaczy kilometrowo nie robię tyle kilometrów na co dzień, natomiast no, zdobywanie punktów to było takie mobilizujące do tego. Ale to też było fajne, bo generalnie taka walka z samym sobą, sprawdzanie siebie, ale też swoich jakby swojego charakteru na zasadzie, żeby to zobaczyć po prostu, czy da się radę, czy nie. Czasami było się już zmęczonym, już się nie chciało, albo pokona nie dopisywała, no ale to wtedy się sprawdza człowiek, prawda? Także dojeżdżamy, staramy się też dbać tutaj w Komendzie Wojewódzkiej, w Komendach Miejskich, Komisariatach Policji, żeby policjanci dojeżdżali rowerami do pracy, bo jest to i zdrowiej, i szybciej, i oszczędniej, także jest to też propagowane wśród naszych kolegów.